3, 2, 1, go! Janko z tej strony, Bory, dzisiaj pokażę wam, jak będę montował część zamiennego kombajnu. Jakiś czas temu popsuł mi się kombajn. Muszę naprawić kombajn, zmienić część i właśnie to wam dzisiaj pokażę. Więc dawajcie kciuki w górę, zaczekajcie, przyniosę kombajn i będziemy wymontowywać i rozpakowywać. To jest część, to są koła od kombajnu John Deere. Dzisiaj wam go pokażę, tylko jest brudny, więc możliwe, że będziemy dokańczać, kręcić go na dworze. To jest tylnie oś z kołami i zaczepem. No, dobra, to możemy już otwierać. Będzie pierdol? Dobra, i tak to właśnie wygląda. Koła zamienne od John Deere'a. Ładnie pracują. Są bardzo ładowne. W ogóle prawie nie trzeba nimi skręcać. Dobra. Widzimy się niedługo. Idę po kombajn. Jestem już na gospodarstwie, a tutaj stoi mój zepsuty kombajn. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda. To jest to odłamane. Tutaj jest tak. Koła są poskręcane. Widzicie? To jest nasza nowa część. Teraz pójdę po śrubokręt. Zaczekajcie chwilę. Dobra, teraz już mam śrubokręt. Możemy otwierać instrukcję i patrzeć, jak to trzeba robić. Nie wiem, czy dobrze spopatrzyłem, ale myślę, że dobrze. No właśnie, że mnie dobrze. No nadal nie wiem, jak to robić. Mamo, a pomożesz mi? Tu trzeba podważyć śrubokrętem w tym miejscu i teraz możemy przechodzić dalej. No kurczę, nadal nie chcę iść. Ale spróbuję to zrobić znowu śrubokrętem. Coś nie chcę iść. Mi się ciągnie po prostu. No dobra. No, spróbuję zrobić to. Tak. Trzeba mocno pociągnąć, już to mamy. O, patrzcie. To jest to. Możemy wczepiać te okoła. Czekajcie, już je wczepiam. Na chwilę. Najpierw wsadź tą kółko. To o. To co tam masz, wsadź w ten okno. Może powiem, że na chwilę mnie nie będzie. To muszę to włożyć. Mamy to tutaj już wczepione, to w ogóle nie było takie łatwe. Mama musiała mi to na siłę wepchać, o tak, ale weszło. Dobra, możemy zobaczyć, jak działa. Działa? Działa. Dobrze. Koła się obracają? Koła ciężko się ruszają, ale będą dobre. Dobra, to już na dzisiaj koniec odcinka. Widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!
Pamiętajcie, że ta zamiatarka nie jest do pomagania rodzicom, mamie w sprzątaniu, ale za to jest świetną zabawką. Ma dużo funkcji i jest bardzo fajna. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jak dacie subika, dzwoneczek, łapkę w górę. Do zobaczenia, pa!